Dobra, w tym momencie przede wszystkim opady śniegu w górach w Polsce południowej, województwo małopolskie, województwo podkarpackie, linia, która ciągnie się od Zatoki Gdańskiej po województwo warmińsko-mazurskie. Podlaskie również mazowieckie ona aż się ciągnie do Siedlec, przynosi opady śniegu. Lokalnie tutaj tego śniegu jest dosyć dosyć dużo. Również w województwie zachodniopomorskim pada śnieg lokalnie, lokalnie w województwach zachodnich. Dajcie znać, czy u was też śnieg pada. Natomiast to co tutaj widzimy, u naszych zachodnich sąsiadów to już jest niż Oliwier, który przyniesie nam zamieszanie w pogodzie, on będzie próbował wbić się z takim klinem ciepłego powietrza, niestety to się nie uda i on tak obejdzie nas od południa, ale przyniesie opady śniegu w Polsce południowej, więc no popada, popada tego śniegu. Dajcie znać, czy mnie dobrze słychać. Czy teraz wszystko jest ok? Wydaje mi się, że mikrofon już mam dobrze ustawiony. Już teraz nie będzie tych problemów. 162 osoby. Witam Was wszystkich raz i jeszcze serdecznie. I czas na prognozy pogody, bo w sumie to jest w tym momencie najważniejsze. Tylko sobie jeszcze kamerę ustawię tak, żeby lepiej mnie było widać. Nie? Jeszcze może przestawię trochę w ten sposób. O. No. No to czas najwyższy nie. Mamy 21.10. Możemy lecieć z prognozą. Jeżeli ktoś dotrze w międzyczasie, zawsze może cofnąć i obejrzeć. Przede wszystkim tutaj interesuje nas to, czy pojawi się tego śniegu dużo, czy pojawią się te śnieżyce i tak te śnieżyce mogą pojawić się w Polsce południowej, tam będzie naprawdę całkiem przyjemnie pod kątem. Opadów śniegu, jeżeli ktoś oczywiście lubi. Ja trochę aż Wam zazdroszczę, ale tylko trochę. A dlaczego to zaraz powiem? No to co? Prognoza pogody? Prognoza pogody. Okej, okay, moi drodzy. No to zaczynamy prognozę pogody. Na początku zobaczymy jak będzie najbliższa noc, czyli ta, która już trwa oraz poniedziałek, wyglądać jak będą. Przede wszystkim to, co nam się rzuca w tym momencie na mapę baryczną, to bardzo głęboki niż, który znajduje się na północ od Krymu, 970 hektopaskali. Niż jest bardzo niebezpieczny, tam przynosi bardzo silne porywy wiatru do 130 km na godzinę lokalnie w okolicach Krymu. W Polsce również według niektórych modeli może podnieść prędkość wiatru Lokalnie na południowym wschodzie do około 30-40 km na godzinę. Niby niedużo, ale warto o tym wspomnieć. Ten niż Polsce nie zagrozi, on tutaj będzie przemieszczał się naszymi sąsiadami wschodnimi. Natomiast my musimy bardziej zwrócić uwagę na Niemcy, ponieważ tam będzie pogłębiał się nowy niż. Ten niż ma nadane już imię Oliwier. I ten niż powoli będzie kierował się w kierunku wschodnim. Problem tego niżu polega na tym, że on bardzo by chciał wejść sobie tak normalnie, standardowo, jak przy zachodniej cyrkulacji, prawda? Czyli w standardowej sytuacji byśmy mieli tak, że ten nisz puka do naszych drzwi od zachodnich granic, sobie pięknie wchodzi przez całą Polskę. No i mamy opady śniegu, śniegu z deszczem, następnie deszczu, podniesienie temperatur, potem spadek temperatur, ale tym razem tak nie będzie. A to za sprawą choć, cyrkulacji, która jest trochę inna i za sprawą oczywiście. Już tak jak wcześniej wspominałem, jet streamu wiatru wiejącego na wysokości 10 km. Ten jet stream nadal jest ustawiony w formie takiej. Takiego w formie takiego U i kieruje się od Niemiec poprzez Chorwację, Grecję, następnie w stronę Morza Czarnego, a Polska jest w takiej jakby dolinie. To powoduje, że te niże one kierują się bardziej na południe, a potem odbijają bardziej na północ. Dlatego też ten niż, który w tym momencie bardzo mocno daje się we znaki, chociażby nad Morzem Czarnym, on nie skieruje się ani nad Polskę, ani nad Rosję, tylko na północ w ślad za tym prądem, Strumieniowym, a niż, który idzie sobie od zachodu w kierunku Niemiec, nie przejdzie nad Polską bezpośrednio, tylko skieruje się bardziej na południe. To będzie miało odpowiednie implikacje dla nas, o których za chwilę wspomnę. Więc, tak jak mówiliśmy, zgodnie z tym ten niż powędruje bardziej na południe, to spowoduje, że nas sięgnie tak naprawdę tylko ta część frontu okluzji. Nie dotrze do nas tak, tak głęboko ciepły wycinek tego frontu, to spowoduje, że w Polsce wystąpią przede wszystkim opady śniegu i to w Polsce południowej. W Polsce północnej raczej tam się na razie bez większych opadów obejdzie, natomiast ten niż który daje się we znaki, no chociażby na Ukrainie, będzie kierował się bardziej w kierunku północnym, a my będziemy tak trochę omijani, wiecie, od południa, od północy. Więc tak to tutaj nam będzie działało. Przechodząc dalej do ciśnienia, w tym momencie ciśnienie najniższe w Polsce północno-wschodniej, północno przepraszam, 1008 hektopaskali, w Polsce południowo-zachodniej najwyższe 1013 hektopaskali. W kolejnych godzinach ten, ten niż ten od zachodu będzie się do nas zbliżał i ogólnie ciśnienie w Polsce będzie spadało około godziny 17 bądź 18. W dniu jutrzejszym najniższe ciśnienie w Polsce południowo-zachodniej 1001 hektopaskali, na krańcach północno-wschodnich 1004 hektopaskale. W Polsce centralnej 1005 hektopaskali więc ogólnie między młotem a kowadłem bym chciał powiedzieć ale ten niż czyli oliver będzie wpływał na pogodę w Polsce na pogodę w Polsce południowej będzie to wyglądało tak że niż po wschodniej stronie czyli ten niż on ma swoją tutaj nazwę fil on tam się przemieści jak ten zespół. On się tam przemieści bardziej na północ, a ten troszkę w jego miejsce. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i przechodzimy sobie już w tym momencie do modelu GFS i widzimy również bardzo podobną sytuację, niż film przemieszcza się na północ w stronę chociażby Finlandii. Natomiast ten drugi niż jest kieruje się na południe w kierunku Czech, następnie w kierunku Słowacji, a u nas w Polsce pojawiają się opady śniegu i tego śniegu lokalnie może spaść dosyć dużo. I to widzą wszystkie modele numeryczne, wszystkie te modele numeryczne to potwierdzają, więc my już przechodzimy bezpośrednio do modelu Swiss HD 4x4 i sprawdzamy jak to będzie wyglądało. Zacznijmy przede wszystkim od nocy. W przypadku nocy nadal opady śniegu mogą występować w linii od, Gdańsku, od Gdańska po Olsztyn, Siedlce aż tam na południe w kierunku województwa lubelskiego. Tu się utworzy bardzo dobry, w cudzysłowie, klimat na przychodzenie właśnie takiej, takiej, takiej formacji liniowej, w takim układzie liniowym, w sumie jedna za drugą i będą tutaj ciągle występowały opady śniegu, więc tu na Naprawdę punktowo tego śniegu dosyć dużo może spaść. W województwach, w województwach zachodniopomorskim i pomorskim również opady śniegu związane z efektem jeziora, również w województwach południowych te opady śniegu są możliwe, jednak tu powinny być słabsze. W poniedziałek, w godzinach przedpołudniowych do Polski już zacznie zbliżać się strefa opadowa związana z tym niżem Oliwier od południowego zachodu. W wielu miejscach Polski będą jeszcze występowały przejaśnienia. Natomiast najmniej słońca będzie od województw pomorskiego, zachodniopomorskiego po lubelskie. Tutaj lokalnie jeszcze mogą występować konwekcyjne opady śniegu. Generalnie najwięcej słońca, jeżeli można tak powiedzieć, na krańcach północno-wschodnich może się przed południem pojawić. W godzinach popołudniowych strefa opadów śniegu będzie powoli, ale systematycznie wchodzić do Polski od strony południowo-zachodniej. Do godziny 18 powinna obejmować, obejmować południe województwa. Lubuskiego, województwo dolnośląskie i tutaj tereny górskie. Dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek ona pokaże pazur w Polsce Południowej. Teraz dopiero ten nisz zaczyna kierować się w stronę chociażby południa Czech i, i, i północy, północnych części Węgier. Na pozostałym obszarze również w tej form w tym układzie liniowym mogą występować opady od Gdańska po Olsztyn i Łomrze. Ta sytuacja tam może utrzymywać się przez cały praktycznie jutro dzień przejaśnienia najwięcej w województwach południowo-wschodnich oraz północno-wschodnich. Więc tak to wygląda. To jest taki jakby deser, znaczy deser przystawka przed głównym daniem, o którym będziemy rozmawiali za chwilę. Termometry w tym momencie dosyć chłodno, szczególnie na w krańcach północno-wschodnich od minus 4 do minus 6 stopni Celsjusza, w południowej Polsce od minus 4 do minus 6 stopni Celsjusza, w Tatrach minus 15 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 0 do minus 2 stopni Celsjusza i jedynie na wybrzeżu od 0 do 4 stopni Celsjusza. W godzinach porannych niewiele... Się zmieni, a więc od minus w sumie od 4 stopni na wybrzeżu, poprzez minus 2 stopnie w wielu miejscach Polski zachodniej i centralnej, minus 6, minus 8 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej i na krańcach południowych i minus 16 stopni Celsjusza w wyższych partiach gór. W poniedziałek te temperatury powolutku zaczną rosnąć w Polsce południowo-zachodniej. Związane będzie to właśnie ze zbliżającym się niżem, ale w sumie te wzrosty będą tak naprawdę na chwilę, bo potem znów zacznie robić się coraz chłodniej. Ale różnica temperatur między północno-wschodnią a południowo-zachodnią Polską zacznie rosnąć, bo wieczorem w poniedziałek na krańcach północno-wschodnich minus 6 stopni Celsjusza, natomiast na krańcach południowo-zachodnich będzie 0 stopni Celsjusza. Co ciekawe, w wyższych partiach Tatr również temperatury wzrosną. Tam będzie tylko minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza. Więc wiecie, taka chwilowa walka jeszcze między jesienią a tą zimą, tą zimą. Więc, no, powiem Wam dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o porywy wiatru, w tym momencie, tak jak wspominałem, najsilniejsze porywy wiatru w Polsce południowo-wschodniej. Związane właśnie z tym, że ten niż, który jest nad Krymem, on zaciąga to powietrze od nas, zabiera od nas to powietrze, i tutaj, no, ten pręd, ta prędkość wiatru troszeczkę jest większa. Na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. W poniedziałek ten wiatr zacznie się uspokajać, i w godzinach popołudniowych będziemy mieli od 10 km do 30 km na godzinę więc całkiem pod tym kątem przyjemny dzień. Kolejne dni pod znakiem opadów śniegu w Polsce Południowej i pod znakiem Małej ilości opadów śniegów. W Polsce Północnej, przynajmniej na początku, temperatury będą oscylowały gdzieś w granicach minus 3, minus 4 stopni Celsjusza. W Polsce Południowej raczej minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza. No i tutaj jeszcze ten wiatr w kolejnych dniach. Jeśli chodzi o wiatr w kolejnych dniach, raczej nic specjalnego nie widać.